Wyjątkowo dużo wniosków o przyznanie dorocznej nagrody prezydenta Suwałk wpłynęło do ratusza. W sumie w tym roku do nagrody Włócznia Dźwięków złożono aż 44 wnioski, bardzo dużo propozycji, praktycznie dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. To cieszy, ponieważ widać, że mimo tego, że ta nagroda jest już przyznawana od kilkunastu lat, nadal mieszkańcy Suwałk czy też różnego rodzaju organizacje uważają, że warto kogoś tą nagrodą docenić. Jak udało się nam ustalić, wśród propozycji znalazły się osoby i inne podmioty wskazane w więcej niż jednym wniosku. Czy kapituła uwzględniła to, wskazując nominowanych? Było kilka takich przypadków, dosłownie kilka, że te nazwiska bądź nazwy podmiotów powtarzały się. Kapituła brała to również pod uwagę przy analizie zgłoszonych osób do Nagrody Włócznia Dźwięków. Nie było to oczywiście wyrocznią, jednakże muszę przyznać, że też wybór nie był łatwy, ponieważ naprawdę w tych 44 zgłoszeniach było bardzo dużo ciekawych propozycji i ostatecznie kapituła wybierała spośród aż 15 zgłoszonych propozycji. Także wybór spośród 15, 7 ostatecznie propozycji nie był decyzją prostą. Ostatecznie podczas wtorkowych obrad gremium złożonego między innymi z wcześniejszych laureatów nagrody dokonano wyboru. Będzie to 6 włócznia dźwięków oraz jedna specjalna w kategorii produkt czy też dla przedsiębiorcy. Także w sumie 7 statuetek zostanie przekazanych osobom, organizacjom, firmom, przedsiębiorcom na balu prezydenta miasta 2 marca tego roku. W programie balu prócz uroczystej gali wręczania nagród przewidziano koncert zespołu Poparzeni Kawą 3, artystyczną niespodziankę i zabawę przy muzyce w wykonaniu Omen Band. To 9-osobowy krakowski zespół muzyków. To profesjonaliści, ale też pasjonaci muzyki rozrywkowej i tanecznej, co zapowiada, zdaniem prezydenta, należytą oprawę muzyczną balu.